Rodzinie Gruzjan. Drodzy przyjaciele. Na tym miejscu. Na tym miejscu. Proszę zacząć Was przywitać wszystkich. Najpierw chcę Was przywitać wszystkich. Любовью Иисуса miłością Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Za miłość Jego i za любовь. Za Jego wielką miłość, za Jego wielką łaskę. Za to, że On сегодня дал возможность. Że On dzisiaj dał mi możliwość. Być wśród Was. Być tu pośród Was. Moje serce raduje. Moje serce się raduje. Za to, że nasz Bóg żywy. Że nasz Bóg jest żywym Bogiem. Все приходит в исполнение. Wszystko się spełnia. To, co on сказал. To, co on powiedział. Ja byłam w pierwszej grupie 6 lat inwalidą. Ja byłam inwalidą pierwszej grupy przez 6 lat. Nogi moje były wsłokszy. Moje nogi były zeschnięte. Одна за другу закрутилась. Jedna za drugą zakręcona. В коленях загнулися. A w kolanach były tak zgięte. I przyjrzały się mojej grudzi. Że uciskały na moją pierś. Mnie ciężko było oddychać. Tak, że nawet trudno mi było oddychać. Ja nie mogłam kochać. Ja nie mogłam połykać. Nie jeden raz. Nie jeden raz. Gdy przychodziło się modlić Ojcze Nasz. Gdy przychodziło się modlić modlitwą Ojcze Nasz. I Ojcze Nasz wskazać słowa. I w tej modlitwie powiedzieć słowa. Chleb nasłuszny podaj na każdy dzień. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. Mnie chodziło się mówczać przed Bogiem i słowa. Ja chciałam milczeć w tym, nie wypowiadając tych słów. Napisano, że bez woli Bożej. Ale napisano jest, że bez woli Bożej. Jeden głos nie pada z waszej głowy. Nie upadnie jeden głos z głowy waszej. A na mojej głowie wszystkie włosy upadło. A z mojej głowy wszystkie włosy wypadły. I nie było włosów na mojej głowie. I nie było ani jednego włosa na mojej głowie. A Bóg сказал, że jeden nie padaje. A Bóg mówił, że ani jeden nie upadnie bez woli Bożej. A mnie wszyscy upadli. A u mnie wszystkie wypadły. Chcecie сегодня сказать sobie i wam? Ale dzisiaj chcę się powiedzieć i dla siebie, i dla was. Kto to tak zrobił? Kto to tak uczynił? Chyba Bożej woli ugodno, żeby my byli o takie. Urody? Czy to jest wolą Bożą, abyśmy mieli właśnie takie urody? Nie. Nie. Więc chce, żebyśmy byli harni. On chce, żebyśmy byli ładni. I harno przesławili Jego. Ale i ładnie wysławiali Go. Ja na Boga nie obierzaj się. Ja nie gniewam się na Boga. Czy On mnie ispytał? Że On mnie tak doświadczył. I uzdrowił. Ale i uzdrowił. I dzisiaj mogę być wśród was. Chwała Jemu. Dzisiaj mogę być pośród was. Chwała Jemu. Сьогодні исполняється слово Господнє на мені. Dzisiaj wypełnia się słowo Boże na mnie. Bo na у мене ще на спині був великий гар. A u mnie jeszcze na plecach był wielki gar. Коли я була така больна. Gdy ja byłam taka chora. Я в таких платьичках вся лежала. Ja w takiej sukience się cała mieściłam. Tu jest na prawym boku leżała, więc jest gładka strona, żeby nie uciskała na ciało, natomiast tu jest z fałdami, żeby mogła jeszcze te trochę nogi przykryć, które były i tak skurczone do, aż do piersi w kolanach. Wy możecie przedstawić, na kogo ja była pochodzę. Wy możecie sobie wyobrazić, do kogo ja mogłam być podobna. Jak ja byłam taka kalika. Jak ja byłam taką kaleką. To Bóg Duchem Świętym mi nie skazał przez proroka. To Bóg powiedział Duchem Świętym przez proroka. Dość moja. Córko moja. Pójdź przed Tobą. Droga przed Tobą. A ja myślę, my skoro zabiorę do bolnicy. A ja myślach swoich myślę, na pewno zabiorą mnie do szpitala. Bóg odwiedzaj na myśli. Ale Bóg odpowiada na moje myśli. I mówi, nie dość moja. Nie ta droga. Nie pójdź, której ty myślisz. Nie ta droga, o której ty myślisz. Pójdź przed Tobą i ty pójdziesz. Ale droga przed Tobą i ty pójdziesz. I pójdziesz tutaj, kudy powiedzą. Pójdziesz tam, gdzie ja Ciebie poprowadzę. I noga twoja stąpić na tym miejscu, które nie stąpała. A noga twoja będzie stąpać tam, gdzie jeszcze nigdy nie była. Ty czułeś, co brat przede mną już сказал. Wyście słyszeli, co brat powiedział przede mną. Że latem w naszym domu. Że latem w naszym domu. Było skazane Duchem Świętym. Było powiedziane Duchem Świętym. Że będziecie tam, gdzie nie byli. Że będziecie tam, gdzie jeszcze nie byliście. I będą wasze nogi tam stąpać, gdzie nie stąpali. I będą stąpać wasze nogi tam, po tych miejscach, gdzie jeszcze nie byliście. No takiej zdrowej ludzi, jak Bóg mówi. Gdy to mówi do zdrowego człowieka. To i nie trudno wierzyć. To i nie trudno uwierzyć temu. Dlatego, że my ludzie chodzący. Dlatego, że my chodzimy. Ale takiej kalicy, jak ja była. Ale takiej kalece, jak ja byłam. To można powierzyć. To można wierzyć. Można, bo Bóg żywy i ale można wierzyć, bo Bóg jest prawdziwy.
Dokładnie, Bóg odkrył granicę. I dzisiaj Bóg otworzył granicę. I dał swobodę. Dał wolność. Wyścielił mnie. Uzdrowił mnie. I dał możliwość być na polskiej ziemi. I dał mi możliwość być tu na polskiej ziemi. Z polskim narodem. Z polskim narodem. Oddać chwałę Bogu naszemu. Oddać Bogu, chwałę Bogu naszemu. Kto dzisiaj na tym miejscu chce odkryć? Kto dzisiaj na tym miejscu chce otworzyć? Serce swoje. Serce swoje. Bo granicę to Bóg odkrył. Bo granicę to Bóg otworzył. A dzisiaj mówi sercem naszym. Ale dzisiaj mówi do serc naszych. Ty odkryj serce Jezusa. Ty otwórz swoje serce dla Jezusa. Żeby my nie byli uporni przed Bogiem. Żebyśmy nie byli opornymi przed Bogiem. Żeby my ocenili podwyg Golgoty. Żebyśmy docenili dobrodziejstwo Golgoty. Modlitwę w Getsemańskim sadzie. I modlitwę, która była w Getsemańskim sadzie. Gdzie Chrystus za nas modlił się. Gdzie Chrystus za nas się modlił. Znemogał. I w niemocach swoich. Napisano w Słowie Bożym. Napisane jest w Słowie Bożym. Że Chrystus modlił się. Że Chrystus się modlił. A z jego pot kapał jak kapli krwi. A z niego pot kapał jak krople krwi. Czy my na tym miejscu? Czy my będąc na tym miejscu? Wszyscy oceniamy. Czy wszyscy doceniamy? Modlitwę Chrystusa. Modlitwę Chrystusa. Czy my się cenimy podwyg Golgoty? Czy my cenimy to, co się stało na Golgocie? Gdzie Chrystus rozpięty umarł. Gdzie Chrystus ukrzyżowany umarł. Więc sobie podarował nam niebo. On przez siebie właśnie darował nam niebo. Życie spada niebie. Życie na niebie. Zdrowie na ziemi. A zdrowie na ziemi. Sława naszemu Bogu. Sława naszemu Bogu. 6 roki była w pierwszej grupie inwalidów. Ja przez 6 lat byłam inwalidą pierwszej grupy. 4 roki i 7 miesięcy na tej prawej stronie leżałam. A 4 lata i 7 miesięcy leżałam tylko na prawym boku. I Bóg mnie nie zostawił. I Bóg mnie nie zostawił. My śpiewają taką pieśnią. My śpiewamy taką pieśń. Nie minuty odnoj. Nie ma jednej minuty. Żeby zostawił mnie. Żeby zostawił mnie. Żeby pokinął mnie choćby raz. Żeby odrzucił mnie choćby raz. To Chrystus, który nie zostawiaje. To Jezus jest. I Win mnie nie zostawiał. I On mnie nie zostawił. Win mnie ukrypiał to dni. On mnie pokrzepiał wtedy. Kiedy mama moja zostawiała mnie w domu odno. Gdy moja mama zostawiała mnie samą w domu. Ona musiała iść na ogród pracować. Bo ona musiała iść na ogród, aby tam pracować. A nasz ogród kilometr od domu. A nasz ogród jest kilometr od domu. Ona by mnie stawiła maleńką butelkę z wodą. Ona mi stawiała maleńką buteleczkę wody. Mówi, córko moja. Mówi, córko moja. Może w jakim jest pytanie? Może w twoim doświadczeniu. Nie będę w domu togo. Nie będzie nikogo w domu. To by mu imię Boga podał stakan chłodnej wody. Żeby ktoś w imieniu Bożym podał ci choć szklankę wody. I tak było. I tak nieraz było. Kiedy mama oszyblała i nie na to miejsce, gdzie wszędzie postawiła. Gdy czasami mama się pomyliła i nie postawiła na to miejsce, gdzie potrzeba. I poszła na ogród. I poszła na ogród. Moja boleść mnie wtomyła. Moja boleść była ciężką. Mnie zachodziło spyty. Ja chciałam pić. Mnie lekkie kruki zginały, tak. Moje ręce tylko w taki sposób się zginały. Ja protiągnęła ruku, nie dostała wody. Ja wyciągnęłam rękę i nie mogłam dostać. Ja dywiusz, woda stoi. Ja patrzę, woda stoi. A ja pić chcę. A ja tak chcę pić. I na to muszę. I na to wszystko. I to wszystko. Ja w tej czas każę Jezusie. Ja w tym czasie mówię Jezusie. Daj mi siły. Daj mnie siły. Ja wierzę, że moja mama przyjdzie do domu. Bo ja wierzę, że gdy moja mama przyjdzie do domu, ona da mi nie pić. Ona da mi pić. A tobie, Jezusie, nie dali pić. Ale tobie, Jezusie, nie dali pić. Więc tam wyszedł mnie na spasienie. Tam dokonałeś dla nas zbawienie. I jemu pić nie dali. Jemu wtedy pić nie dali. Kiedy mama z ogrodu wracała do domu. Gdy mama wracała z ogrodu do domu. Ona w pierwszą kolejność przyszła do chaty. Ona najpierw przychodziła do mojego pokoju. Ona dywiła, czy jeszcze ja żywa. Ona patrzyła, czy ja jeszcze żyję. Ona patrzyła buteleczkę z wodą pełną. I ona widziała, że buteleczka z wodą jest pełna. Ona pojmowała, że ja nie dostałam. I ona rozumiała, że ja nie dostałam do niej. O jej, serce już było skorbiu sożate. Jej serce było przepełnione żalem. Jej lice było łzami pokryte. Jej twarz była łzami pokryta. Ona podchodziła do mnie. Ona podchodziła do mnie. Brała buteleczkę z wodą. Brała tą buteleczkę wody. I mówi, córko moja. I mówi, córko moja. U ciebie rot pyrysok. U ciebie usta są suche.
I budzę pokonuty od żażdy. A wargi są aż popękane od pragnienia. Bo ja że pierwsze są tak prowyżane. Bo to było około 5 godzin. Mówię, pij wodę. I mówi, pij tą wodę. A ja mówię, nie będę pić. A ja mówię, nie będę pić. Ja nie mówiłam, że ja nie chcę, bo ja chciałam. Ja nie mówiłam, że nie chcę, bo ja jednak chciałam pić. No ja сказала, że nie będę. Ale ja powiedziałam, że nie będę pić. Żeby ucieszyć mamę swoją. Żeby tym właśnie pocieszyć moją mamę. Żeby mama думала, że ja może nie chcę. Żeby mama myślała, że ja może rzeczywiście nie chcę pić. I ja mówię w sercu swojemu. I mówię w swoim sercu. Ja skoro będę umierać. Ja niedługo już będę umierać. A mama jeszcze zostanie. A mama przecież jeszcze zostanie w starości swojej. To ona będzie długo zgadywać. To ona będzie długo o tym myśleć. Że ona mnie w dobrym mnie nie zatrupiła. Że ona mi w swoim czasie nie dała pić. Mnie chciało się ucieszyć. Mnie się chciało właśnie tym pocieszyć ją. No i ucieszał Chrystus. Ale ją pocieszał Chrystus. No ona była skorbi i wspomniana. Ale ona była pełna żalu. Bo ona chodziła koło mnie, ona zobaczyła. Bo ona chodziła koło mnie, ona to wszystko widziała. Potem mnie zabrali w rejonu Ostrożyską lekarnię. I później zabrali mnie do szpitala powiatowego, do Ostrowskiego. Szpitala powiatowego. Ja baczyła, jak braci chcieli mnie pomóc. Ja tam widziałam, że lekarze starali mi się mi pomóc. Ja baczyła, że nawet żalość ich nad sobą. Ja widziałam, że oni mnie nawet żałowali. No nie mogli mi pomóc. Ale nie mogli mi pomóc. Oni nie oblegszyli boli mojej. Oni nie ulżyli bólom moim. Oni nie ustanowili proces bolesni mojej. Oni nie zatrzymali proces mojej choroby. I wyprawili mnie w Rowieńską oblastną bolnicę. I tak zawieźli mnie do wojewódzkiego szpitala do Rowna. Długi wremnie tam proleżałam. Ja tam długi czas leżałam w tym szpitalu. I braci mówią mnie. I lekarze mówią do mnie. My tebe odwieziemy w Kijów i świadomościowy instytut. My tebie zawieziemy do Kijowa, do kliniki. I kiedy poslali moje dokumenty tutaj? Ale gdy wysłali moje dokumenty tam do Kijowa, to zwiedzę przyszło odpowiedź. Bo i stamtąd przyszła odpowiedź. Wezywajcie profesora po miastu. Wezwijcie profesora do siebie, do województwa. I kiedy profesor przyjechał? I gdy profesor przyjechał, prokonsultował mnie. Przebadał mnie. I powiedział takie słowa. I powiedział takie słowa. Ty tu poleżysz, ty liczę ciebie. Ty tu poleżysz, ciebie tu podleczą. A potem my będziemy co to robić. A później my coś będziemy robić. I wremnie prochody. Czas biegnie. I mnie nigdzie nie wiozą. A mnie nigdzie nie wiozą. I ja pytam się wreszcie. Ja pewnego razu pytam się lekarzy. A kiedy wy mnie będziecie wieźć do Kijowa? A kiedy mnie będziecie wieźć do Kijowa? A wreszcie odwiedzają. A lekarze odpowiadają. Nie obniżaj się na nas. Nie gniewaj się na nas. My tebe nie będziemy już wieźć. My już ciebie nie będziemy tam wieźć. Ty znajesz, że oni tobie nie pomożą. Oni już tam tobie nie pomogą. Bo nie skazali, że już późno. Profesor ten powiedział, że już jest późno. No Chrystus mnie opozdał. Ale Chrystus się nie spóźnił. Sława Jemu. Sława Jemu. Jeszcze długo proleżałam po tym. Ja tam jeszcze długo leżałam po tym właśnie. I mnie mówią, braci. I raz mi mówią lekarze. My tebe odprawimy w drugą stronę. My ciebie zawieziemy w drugą stronę. Do Lwowa. Do Lwowa. No kiedy poslali moje dokumenty tudy. Ale gdy wysłali moje dokumenty tam. To zwiedzę przyszło w tej samej odpowiedzi. To stamtąd przyszła taka sama odpowiedź. Może późno. Już późno. I wraci mówią do mnie. I lekarze mówią do mnie. Że my tebe odwieziemy w Ostrożyńską bolnicę. Że my ciebie odwieziemy z powrotem do powiatowego szpitala. A zwiedzę, niechaj tebe odwiezą do domu. A stamtąd niech ciebie odwiozą do domu. Żeby ty wydychnęła od bolnicy. Żebyś ty odpoczęła od szpitala. Widzę tej obstanówki. Od tej całej atmosfery szpitalnej. A potem my będziemy tebe zabierać. A później my cię zweźmiemy znowu. Ja понимала, że mnie chcieli z bolnicy do domu. Ja zrozumiałam, że oni chcieli mnie właśnie ze szpitala zawieźć do domu. I wzięli mnie do własnej bolnicy, w tym rejonu bolnicy. I zawieźli mnie z wojewódzkiego szpitala do powiatowego szpitala. I mnie dali na ruki wypis z historii bolesti. I dali mi do rąk wypis z historii mojej choroby. I napisano było tam. A tam było napisane. Ja jeszcze sama mogłam czytać. Ja wtedy jeszcze sama mogłam czytać. Leczenie nie przynależy. Leczenia już nie ma. I kiedy przywieźli mnie w rejonu lekarnię. I gdy przywieźli mnie do powiatowego szpitala. Zostawili tam. Zostawili tam.
A звідки до дому не везуть? А станут однак до дому мені везу. І ще 8 місяців продержали. Я там ще потім через 8 місяців лежала в тим шпиталі. І мені з кожним временем становилось все хуже і хуже. А для мене було coraz gorzej і gorzej в часі. І мене почти місяць кормили капельницю в вену. Так, що мене через цілий місяць кормили кроплювку до жину. І жаліли врачі мене. І жалували мене лікарі. І говорили, ми думаємо, що до літа дотягнемо тебе. І мовили, що ми мислимо, що так до літа витримаєш тут у нас. Щоб зимою тебе не везти додому. Щоб зиму не завозити тебе додому. Щоб ти не замерзла. Щоб ти там часами не замерзла. Ну, 75-го року. Але в 75-му році заходять врачі на вход, як завжди. Приходять лікарі на візити, так як завжди. І говорять до мене. І так мовлять до мене. Ми тебе сьогодні відвеземо додому. Ми тебе сьогодні завеземо додому. А я вже говорити не можу. А я вже не можу навіть мовити. І по окончанні обходу. Вже по скончаній візиті. Заходить в палату врач. Приходить до салі лікар. І медсестра з уколами в руках. І пілінгярка з защиками в ręку. Надавали мені обезболюючих уколів. Дали мені кілька защиків протибольових. А санітарки принесли носівки. А санітаріуші принесли ноше. Мене обмотали і положили на носівки. Мені так завінили і положили на те ноше. Винесли в скору помощ, поставили. Винесли мене до каретки поготов'я. І сказали шофьору скорій помощ. А до керівці повідділи так. Odwiezę jej w село Bucharie. Odwieźć ją do wsi Bucharie. No, kiedy będziesz wysyć, postaraj się skorisze. Ale gdy będziesz jechał, postaraj się szybko jechać. Ja poniemala, no, mówić już nie mogłam. Ja to wszystko rozumiałam, ale ja nie mogłam nic powiedzieć. I ja poniemala, co oni powiedzieli. Ja doskonale rozumiałam, co oni powiedzieli. Że pokał, kiedy nadawali, to żeby mnie wprawić do domu widmeć. Że oni mi dali tyle zaszczyków, że on powinien mnie zawieźć żyjącą jeszcze do domu. I jeszcze zciła felczerka sprowadzać. I usiadła tam felczerka, aby mnie odprowadzić. Kiedy ja leżałam na końcu, mnie nie przypadły. Gdy ja tak leżałam na łóżku, to mi było w miarę dobrze. A kiedy skoro pomoc wyruszyła mnie. Ale gdy karetka jechała, to mi nie stało pogano. To mi się zrobiło bardzo źle. I jak przyjechali do mnie w selo. Gdy przyjechali już do wsi, do mojej wsi. I sąsiedzi moi zobaczyli, że skoro pomoc postanowiła. Sąsiedzi zobaczyli, że karetka przyjechała. Bo oni podeszli do maszyny. Oni przyszli do karetki. I kto szedł po drodze, postanowił się. I każdy, kto szedł drogą, to zatrzymywał się tam. Bo oni wzięli mnie do ręce do mojej chaty. I wzięli mi na tych noszach, przynieśli do mojej chaty, do mojego pokoju. I co było z mojej chaty? I to wszystko, co było w tym czasie w moim mieszkaniu, w moim pokoju. To mnie rozkazali moi sąsiedzi. To o tym mi powiedzieli moi sąsiedzi. Kiedy ja przyszłam w sobie. Gdy ja już odzyskałam przytomność. I oni сказали, що фельдшерка в хаті. Oni mi powiedzieli, że ta fenczerka, która też była ze mną. Rozmotala mnie. Odwinęła mnie z tej szpitalnej odzieży. I słuchała moje serce. I słuchała, jak bije moje serce. I багато разів давала мені укол. I jeszcze dała mi wiele zaszczytów. A mnie все було погано і погано. A mnie było w dalszym ciągu źle i to bardzo źle. I вона каже до шофера скорій помощи. I ona mówi do kierowcy karetki. Że idź załóż maszynę. Idź przygotuj samochód do odjazdu. I mu pokazała na mnie. I pokazała jemu na mnie. Він поняв. I on zrozumiał. Він підійшов. Он підійшов. І взяла фельдшерка шофьору мене. І взяла фельдшерка з тим керівцем. Положили на мою домашню койку. Положили на моє домове ложко. Мене розмотали. Розібрали мене зі шпитальної одежі. Забрали одежу, носілки. Забрали там одіж і ноше. І поїхали. І об'їхали. А мене умираючу оставили А так умираючу мене залишили вдома. Mama moja upadła na kolana. Moja mama upadła na kolana. I płakała przed Bogiem. I płakała przed Bogiem. I w tą chacie u mnie był wszyscy płakali. I wszyscy, którzy weszli do mojego mieszkania, wszyscy płakali. Do mnie przyjechali друзья. Do mnie przyjechali przyjaciele. Którzy posiedli mnie w bolnicy. Którzy chcieli mnie odwiedzić w szpitalu. I im сказали w szpitali. I im powiedzieli tam. Що мене повезли додому в тяжкому стані. Же повезли мене додому в тяжкому стані. І коли вони приїхали до мене в село. І вони приїхали до мене до всі. Зайшли до мене до хати. Прийшли до моєго покою. Вони думали, що я умерла. Вони мислили, що я вже умерла. Ну, коли вони в мене вдивилися. Але коли вони так припатрилися в мене. Вони поняли, що я ще жива. Зрозуміли, що я ще живу.
Wody biele mamy skłonęły kolina. Oni uklękli koło mojej mamy. I stali modlić się. I modlili się. Bóg ich wysłuchał. I Bóg ich wysłuchał. I mnie stało lepsze. I dla mnie zrobiło się lżej. Ja przyszłam w siebie. Ja uzyskałam przytomność. No, mówić ja nie mogłam. Ale jeszcze rozmawiać nie mogłam. I dźwigać się nie mogłam. Ani podnieść się też nie mogłam. Stali z kolan moi друзья. Stali z kolan moi przyjaciele. I między sobą mówić. I tak między sobą rozmawiają. Trzeba tu komuś odstawić. Trzeba tu kogoś zostawić. Bo ona będzie umierać. Bo ona będzie umierać. Nie trzeba odzieć jak pokojnika. Nie trzeba ubrać jak do pogrzebu. A mamie pomóc przygotować pogrzeb. A dla mamy pomóc przygotować pogrzeb. I niespytko sestar zostało w domu mojem. I kilka sióstr zostało w moim domu. Pożydaję śmierci mojej. Oczekując, że ja już umrę. A ostatnie drudzia pojechali po domach. A wszyscy pozostali rozjechali się do swoich domów. I oni porozkazywali. I oni tam opowiedzieli. Że będzie Żenia umierać. Że Żenia będzie już umierać. Jeśli nie umierza, poka przyjechali. Jeżeli już nie umarła, dokąd byśmy tu przyjechali. I wieczorem do mnie przyjechało. I wieczorem do mnie przyjechało. Pełna gruzowa maszyna drudziej. Pełny samochód ciężarowy moich przyjaciół. Oni zeszli do mnie do chaty. I oni przyszli do mnie do pokoju. Podywili się na mnie. Popatrzyli na mnie. I wszyscy mówczki stali. I stali się wszyscy milczącymi. Jeden brat przyszedł do mnie blisko. A jeden z braci podszedł do mnie blisko. I nakłonił się na mojej głowie. Nachylił się nade mną. I mówi, siostro Żeniu. I mówi do mnie, siostra Żeniu. My widzimy, że ty już będziesz umierać. My widzimy, że ty już będziesz umierać. My chcemy, żebyś ty nam coś dobrego skazała. My chcemy, abyś ty nam już ten ostatni raz powiedziała coś dobrego. A ja mówić ty nie mogę. A ja nie mogłam mówić. A więc nastojcie po prostu. A on tak nalega. I potem każe jeszcze do mnie. I on jeszcze mówi do mnie. Sestryczko Żenia. Siostro Żeniu. My widzimy, że ty już będziesz umierać. My widzimy, że ty będziesz już umierać. Ty już będziesz żyjkiem nieba. Ty będziesz już obywatelem nieba. A my jeszcze zostaniemy się stresować na ziemi. A my zostaniemy jeszcze w naszym życiu tu na ziemi. My nie znamy, co nas ożydaje. My nie wiemy, co nas czeka. Błogosławi nas. Błogosław nas. I ja z usich serca nie mogę mówić. Ja jak tylko mogłam cicho odpowiedziałam, że ja nie mogę mówić. W ten czas Bóg Duchem Świętym każe. I w tym samym czasie Bóg mówi Duchem Świętym. Dość moja. Córko moja. Mówi. Mów. I wszystko mówi. I wszystko mów. I bo nie podkrepiaj. Bo ja w tej chwili pokrzepiam Ciebie. Wnętrze Twoje. I ja w tej czas i w tej samej chwili ja zaczęłam głośno śpiewać Duchem Świętym. Ja zaraz lubię śpiewać. Ja i teraz lubię śpiewać. No ja zaraz tak nie mogę głośno. Ale ja teraz nie mogę tak głośno zaśpiewać. Jak właśnie w tamtej chwili. I wszyscy moi drodzy. I wszyscy moje przyjaciele. Które byli w domu w tej którzy czas. Byli w tym czasie w moim domu. Oni wszyscy upadli na kolana. Oni wszyscy upadli na swoje kolana. I stali modlić się. I modlili się. I kiedy oni modlili się. I gdy oni tak modlili się. To Bóg jeszcze Duchem Świętym to każe. Bóg jeszcze przemawia Duchem Świętym. I każe. I mówi tak. Dość moja. Córko moja. I nie odejdziesz. I nie odejdziesz. Poka nie uwidzisz mojej sławy. Dokąd? Aż zobaczysz moją chwałę. Gdzieś na ziemi. Tu na ziemi. Swoimi oczami. Swoimi oczami. Jezusem. Ja tak mówię, Jezusie. Wierzę, że tak będzie. Wierzę, że tak będzie. No jak nie będę wierna do końca, to na niebie Twoją chwałę. To jeżeli będę wierna do końca, to zobaczę Twoją chwałę tam na niebie. A Bóg wskazał na ziemi. A Bóg powiedział, że tu na ziemi. Swoimi oczami. Że swoimi oczami ja to będę widzieć. A to nie sama wspomnie. A i wtedy właśnie jest chwała dla Boga. Czy ja mogę być na polskiej ziemi? Że ja mogę być na polskiej ziemi. Czy ja mogę być z polskim narodem? Że ja mogę być tu z polskim narodem. Razem modlić się. I razem z wami modlić się. My nie chcecie, żebyście głodni. Nie, ja chcę, aby dzisiaj. Dzisiaj Bóg słońce ustanowił nad polskim narodem. Żeby Bóg słońce nawet zatrzymał nad polskim narodem. I przedłużył dzień. Żeby słońce z zakatu nie zaszło. Żeby słońce nie zaszło. Żeby przedłużył się dzień spasienia aby narodu. Przedłużył się dzień zbawienia dla narodu. Bo ja mówię, że na tym miejscu jest tej mamy. Bo ja myślę, że na tym miejscu są takie mamy. Że modlą się za dzieci. Że modlą się za swoimi dziećmi.
żeby dzieci poniały. Żeby te dzieci zrozumiały. Jakiego słońca stoi nad Polską? Dla kogo to słońce stoi nad Polską? Jakiego dzień przeżywa się z Dla kogo jest dzień przedłożony, dzień zbawienia? Chcecie, żeby poniali, za kogo Chrystus postrzegał? Chcę się, aby zrozumieli, za kogo Chrystus umarł. Za kogo była się na krwie, nie za klawę, nie za krwie, za kogo była ta cena krwi, nie za krwi, nie za krwi. Halleluja! Halleluja! Nie chcę powiedzieć. Wysoko was, niczego. Żebyście wy o mnie nie rozumieli wysoko. Żeby wy nie mówili, że to ja zasłużyłam. Że może to ja właśnie zasłużyłam. Nie. Nie. Ja nie zasłużyłam tego, Ja nie zasłużyłam tego, że Ja nie zasłużyłam na to, co Bóg uczynił. To nie moje dzieła, to nie moje zasługi. To nie moje uczynka, nie moje zasługi. To zasługi Chrystusa. To zasługi Jezusa Chrystusa. To nie mówię śmiany, Józef. Który był ukrzyżowany na krzyżu. Który był rzymskimi gwoździami przybity za każdego z nas. To dzisiaj wypełniają się Jego słowa właśnie na mnie. I za tego właśnie chcę się wysławiać na każdym miejscu. I ze wszystkimi narodami. Oddać Jemu chwałę. Nie chcecie, żeby na tym miejscu się chodzi. Nie się chce, aby właśnie na tym miejscu dzisiaj. Nie odna dusza nie została równoduszna już. Żeby nie została żadna dusza bez zbawienia. No, żeby każdy zadumał się, że jest niewieczny. Ale by każda skorzystała z tego życia wiecznego. Nam trzeba zadumać się i pozabodzić się. Nam trzeba się zamyślić na tym i bojować o to. Pokamy już żywi. Dopóki jesteśmy żyjącymi. Żeby przystać niebo w Jezusie jest spadzieli. Aby otrzymać niebo dla swojej duszy. A Bóg nam pomoże. A Bóg nam pomoże. Niechaj błogosławi. Niech będzie błogosławiony Bóg i niech nas błogosławi. I gdy mnie Bóg podkrypił. I gdy mnie tak Bóg poprzedził. Ja mogła modlić się. Ja już mogłam się modlić. Mówić. Mówić. I bardzo śpiewać. I wiele śpiewać. O taki skróczony mogła śpiewać. Też taka skręcona, ale mogłam śpiewać. Ja większe chyba śpiewałaś. Ja nade wszystko, przede wszystkim śpiewałam. Pokorony psalmy. Pogrzebowe pieśni. Nie mamy większego pocieszenia nie było. Dla mnie większego pocieszenia nie było. Jak pokorony psalmy. Jak te właśnie pogrzebowe pieśni. Skoro skręcę z Chrystusem. Że szybko będzie spotkanie z Chrystusem. Ja tylko do skręcę z Chrystusem zabierałem się. Ja tylko gotowałem się do spotkania z Chrystusem. Miałem się roki poletni. Ja przez całe swoje lata choroby swojej. Nikoli nikomu nie skazała. Nikomu nie powiedziałam. Żeby kto za mnie modlił, żeby Bóg uzdrowił. Żeby się za mnie ktokolwiek modlił, aby mnie Bóg uzdrowił. Ja tylko do nieba zbierałam się. Ja zbierałam się tylko do odejścia do nieba. No Bóg zrobił drugie. Ale Bóg uczynił inaczej. Przed początku posłużenia brat skazał. Na początku tego nabożeństwa brat powiedział. Że Bóg nade mną robić cudo nad cudem. Że Bóg uczynił nade mną cud nad cudem. Chwała Jemu. I chwała Jemu. I kiedy ja tak leżę bolna, gdy ja tak leżę chora, no może śpiewać, mówić. Mogę już śpiewać i mogę już mówić. I modlić się mogę. I modlić się mogę. I ja śpiewaję pokorony psalmy, jak ja śpiewam te właśnie pogrzebowe pieśni, jak już mówiłam. Mnie drudzia posiszczają. I pewnego razu odwiedzają mnie przyjaciele. Brat podchodzi przywitać mnie. I pewien brat przychodzi, aby się przywitać ze mną. A Bóg przez niego Duchem Świętym każe. A Bóg w tej samej chwili przez niego przemawia Duchem Świętym. Każe, co ty, dość moja? Co ty, córko moja? Zabieraj się w przechodu. Ty zbierasz się już do odejścia. Mówić nie. Nie, nie będzie tak. Jeszcze swoimi oczami uwidzisz. Jeszcze swoimi oczami zobaczysz. Jak naród będzie iść. Jak ludzie będą iść. I nawet biegun biegać. A nawet biegnąć. U dom twój. Do domu twojego. I smatrzeć, jak na zrelište. I będą patrzeć jak na jakieś widowisko. Co zrobił Bóg? Co uczynił Bóg? Ja mówię, Господи. Ja tak mówię, Boże. Wierzę, że tak będzie. Wierzę, że tak będzie. No, to gdzie się podobaczy te twoje. Ale jak ja to będę widzieć? Jak ja to będę widzieć? Kiedy mnie na ulicę nikt nie wynosi. Kiedy mnie na zewnątrz, na ulicę mnie nikt nie wynosi. W okno też mnie nie podnosi. Mnie też nikt nie podnosi.
Nie znaju. Nie rozumiem tego. No wierzę, że to będzie. Ale wierzę, że tak będzie. Bo tak napisano. Bo tak jest napisane. Niebo i ziemia przejdzie. Że niebo i ziemia przeminie. A słowo swoje nie przejdzie. Ale słowo moje nie przeminie. Ona nie przeszło. I ono nie przeszło. Sława naszemu Chwała. I tak skończył mi się okres przyznania grupy inwalidzkiej. Bo my nie pomysłali dwa gody. U mnie, znaczy przyznawali mi grupę inwalidzką na dwa lata. I mama mówi z wiejskich felczarki. I mama mówi do wiejskiej felczarki. Żeby pobezpokoiła braciję. Żeby zawiadomiła lekarzy. Żeby zabrali mnie w bolnicę. Żeby mnie zabrali do szpitala. I nie do domu przyjechali. Albo przyjechali do domu. Stanowić grupę. Odnowić mi przyznanie grupy inwalidzkiej. I kiedy ona bezpokoić braciję. I ona tam zawiadomiła komisję lekarską. To oni jej to oni jej tak odpowiedzieli. My nie pojedziemy. My znamy, że po Leszczubrzenie umarła. My wiemy, że po Leszczubrzenie ona już umarła. I nie chcieli jechać. Nie chcieli jechać. Ja na braciów nie obieżałam i nie obieżali się. Ja na lekarzy się nie gniewałam i nie gniewam się. Bo oni chcieli pomóc. Bo oni chcieli mi pomóc. No nie mogła się. Ale nie mieli takiej władzy. A my nie zrobił, bo... A to mi uczynił Bóg. I ja chcę prosławić. I ja chcę Jego wysławiać. Chwała Jemu. Chwała Jemu. I lekarze zaczęli wyspokoić. I do lekarzy musieli interweniować. Miejscowa władza. Miejscowa władza. I oni ich wyspokoili. I oni ich tak aż kilkakrotnie interweniowali. Że oni przyjechali. Że oni przyjechali. Przyjechali bracicy i... Przyjechali lekarze do mnie do domu. Poniedziałek. Był to poniedziałek. Podobili się na mnie. Popatrzyli na mnie. Usiedli do stołu i piszą. I usiedli przy stole, aby pisać. Ja w bolnicy nie chciała. Ja do szpitala nie chciałam iść. No, chciała, żeby się tu wracam skazać. Ale chciałam coś do lekarzy mówić. I ja mówię, weźmy mnie w bolnicy. I ja tak mówię, że weźcie mnie do szpitala. Żeby mama moja wytychnula. Żeby moja mama odpoczęła. Bo ona już skomyła. Bo ona już zmęczona jest. A oni wtedy podeszli do mnie. Wtedy oni podeszli do mnie. I mówią, Żeniu. I mówią, Żeniu. Ty na nas nie obieżaj się. Ty się na nas nie gniewaj. My tebe nie będziemy brać w bolnicy. My ciebie już nie będziemy brać do szpitala. Bo ty znajdziesz dobre. Bo ty doskonale wiesz. Że my tobie już niczego nie pomożemy. Że my tobie już w niczym nie możemy pomóc. I drugi braci. I drudzy lekarze. Tobie też nie pomogą. Tobie też nie pomogą. Ty już powinnaś do tego leżeć. Ty powinnaś już do tego czasu leżeć. No poka. Aż dotąd i tak rękoma pokazali. Rozłożyli nade mną rękę. Rozłożyli nade mną ręce. Ja mówię, że poka umrę. I ja tak mówię, to co, aż umrę. Mówię nie. Mówię nie. Ja wierzę, że mój Bóg istnieje. A ja wierzę, że mój Bóg mnie uzdrowi. No ja poka wina. Ale ja teraz jestem chora. Braci pojechali. I lekarze odjechali. A ja dumaję sobie. A ja sobie myślę. A na wieszu ja tak skazała lekarza. Dlaczego ja tak powiedziałam do lekarzy? A to wszystko tak trafiło. A tak właśnie widocznie trzeba było. Bo braci mnie były w poniedziałek. Bo lekarze byli u mnie w poniedziałek. A przez tydzień w środę mnie pozyskili. A przez tydzień, w następną środę, Bóg mnie uzdrowił. A w czwartek rano. A w czwartek rano. Bo oni już u mnie w domu byli. Oni są już u mnie w domu. Mnie przywiedli z bolnicy do domu. Mnie ze szpitala przywieźli do domu. Żeby ja umarła. Żebym ja umarła. 75 roku, 4 marca. 4 marca 75 roku. A mnie Bóg uzdrowił. A mnie Bóg uzdrowił. 78 roku. 78 roku. 19 lipca. 19 lipca. 19 czerwca. 19 dnia. Nie, godzina. Nie, miesiąc 19 czerwca. 19 lipca. 19 dnia. 10 lipca 19 dnia. Dzień to był środa. To była środa. 16 dnia. O godzinie 16 dnia. Chwała naszemu Bogu. Chwała naszego Boga. W środę ja czuję sobie, co to drugie? W tą właśnie środę ja się czuję jakoś zupełnie inaczej. Niż wszystkie minule dni. Niż te wszystkie pozostałe dni. I ja każę, Boże, a ja co to będą moje siłodni? Ja tak mówię przed Bogiem, co to będzie dzisiaj ze mną? A potem Bóg uznaje. A potem odpowiadam sobie, wiem. Jezusie. Mówię, Jezusie. Dzisiaj będzie wstręcza z Tobą. Dzisiaj będzie spotkanie z Tobą. I moje serce radością. I moje serce jakoś napełnione jest radością. Ja każę, Jezusie. Ja mówię, Jezusie. Od dzisiejszego dnia. Od dzisiejszego dnia.
Nogi nie będą dusić ruki mojej. Nogi nie będą już więcej dusić mojej piersi. Mnie będzie się będzie lekko oddychać. Mnie już będzie lekko oddychać. Ty mi dzisiaj dasz drugie ciało. Ty dzisiaj dasz mi już drugie ciało. Bo te ciało tak zmęczyło mnie. Bo te ciało tak mnie zmęczyło. Swoją boleścią. I ja modliłam się. I ja modliłam się, żeby Bóg dał śmiałe serce braciom, żeby Bóg dał śmiałe serce dla braci, którzy przyjdą pierwsi do mnie do chaty, którzy jako pierwsi przyjdą do mojego pokoju, żeby Bóg dał im śmiałe serce, żeby Bóg im właśnie dał takie śmiałe serce, żeby oni moje nogi połamali, żeby oni mogli połamać moje nogi i w grób mnie prawo im położyć i położyć do trumny prostą. Ja wspomniałam tych przyjaciół. Bo ja sobie przypomniałam tych przyjaciół, którzy posiszczali mnie, którzy odwiedzali mnie i płakali i mówili. I płakali i między sobą tak rozmawiali. Jak będę im grób położyć? Jak ją będzie do trumny położyć? Na spinie gard wielki. Na plecach jest wielki gard. Kolana na grudziach. Kolana są aż na piersi. Gdzie będę ręki położyć? A gdzie będzie ręce położyć? I ja chciała, żeby mnie bracia polonali i prawo mnie położyli. Chciałam, żeby mnie bracia właśnie złamali i prostą położyli do grobu. I ja jeszcze modliła się. A ja jeszcze się modliłam. Mówiła, Gospodzie. I mówię, Boże. Daj mi niemądre serce. Daj mi jeszcze mądre serce. Takiego świetnego rozumu. Takiego oświeconego rozumu. Mnie chodziło swoją mamą. Ja chciałam swoją mamę. U ostatni raz pozwać do siebie. Zawołać po raz ostatni do siebie. I powiedzieć mamo. I powiedzieć mamo. Ja chcę ostatni raz tobą modlić się. Ja chcę ostatni raz tobą się modlić. Ja chcę twoje stare stroki pokryć. Chcę twoją starość oddać w ręce Boga. A sama z pokojem odejść. I mnie chodziło ucieszenie stiszok przeczytać. I ja chciałam jej taki pocieszający wiersz jej przeczytać. No ja nie chwila. Ale ja nie zdążyłam. Do mnie do domu. Do mnie do domu. Przyjechało dwa młodych braty. Przyjechało dwóch młodych braci. Oni przyszli do mnie do chaty. Oni przyszli do mnie do pokoju. Podywili się na mnie. Popatrzyli na mnie. I spytali. I zapytali się. Sestra, kiedy ty po niej jest? Siostro, ile ty lat jesteś chora? I ja skazała, skoro będę 5. A ja odpowiedziałam, że już niedługo będzie 5 lat. A oni mówią, a co ty nie wierzysz? A oni mówią, to co, ty nie wierzysz? Że ciebie Bóg może uzdrowić? Że ciebie Bóg może uzdrowić? Ja mówię, wierzę. A ja odpowiadam, że wierzę. A oni mówią, nie wierzysz? A jeden z nich mówi, no nie wierzysz. Ja mówię, bracia, wierzę. Ja mówię, bracia, ja wierzę. A jeden mówi, kto wierzy, to zdrowy. Ten, kto wierzy, to jest zdrowy. A kto nie wierzy, to ociąg. A kto nie wierzy, to jest właśnie takim, pokazuje ręką. Ja mówię, bracia, wierzę. Ja mówię, bracia, ja wierzę. No chcę cierpieć. Ale ja chcę tak cierpieć. A oni mówią, Bóg ciebie chce uzdrowić. Oni mówią, że Bóg chce ciebie uzdrowić. Ja сказала, хай буде воля Jego. A ja odpowiedziałam, niech będzie Jego wola. I brat mówi, ty wierzysz, kiedy my będziemy modlić się, ciebie Bóg uzdrowi? A jeden brat mówi, czy ty wierzysz, że gdy my się będziemy modlić, to ciebie Bóg uzdrowi? Ja mówię, tak. Wierzę. A ja odpowiadam, że tak, wierzę. Brat wziął Ewangelię. Brat wziął Ewangelię w ręce. Podeszł do mnie. Podszedł do mnie. Nakłonił się i zaczął czytać. Tak, nachylił się i zaczął czytać. Kiedy więc czytał? Gdy on czytał, ja czuję znowu to moje drugie. Ja odczułam znowu z siebie jakoś taką niezwykłą. Ja mówię, bracie, wy już modlicie. I mówię do nich, bracia, wy się już modlcie. Brat jeszcze spytał się. A brat jeszcze raz się zapytał. Ty wierzysz, kiedy my będziemy modlić się, ciebie Bóg uzdrowi. Czy ty wierzysz, gdy my się będziemy modlić, to ciebie Bóg uzdrowi? Ja powiedziałam tak. A ja powiedziałam tak, wierzę. Bo oni zrobili jak napisano. I oni uczynili tak, jak jest napisane. Pomodlą się. Położyć ręki na kolich. Położą rękę na kolich. Chory stanie zdrowy. I chory stanie się zdrowy. W toj czas mnie w domu jeszcze były siostry pocieszczeni. U mnie w tej właśnie chwili były jeszcze siostry, które mnie odwiedziły. Oni stali modlić się. I oni uklęgli na kolana, by się modlić. Brat, który czytał. Ten brat, który czytał. Położył swoje ręki mnie na głowę. Położył swoje ręce na mojej głowie. Z niepościżonej bystrotą ja wskoczyła na nogi. Ja z niewyobrażalną szybkością wskoczyłam na moje nogi. Ale Gospodzie! Ja zaczęłam kryczać. I ja zaczęłam krzyczeć. Mama moja modliła się daleko od mnie. Moja mama modliła się tam daleko ode mnie. Ona modliła się w domu kuteczku. Ona się modliła w swoim kącie.
Była tam często właśnie przed Bogiem. Zlała skorb duszy. Wylewała swoje żale duszy swojej. Ona otworzyła swoje oczy. I dziwi się, czego ja krzyczę. I się dziwi, czemu ja krzyczę. Ale gdy ona zobaczyła, że mnie Bóg uzdrowił, to ona jeszcze więcej krzyczała. Ona nie wstała ze swoich nóg. Ona na swoich kolanach przyszła do mnie. Ona na swoich kolanach przyszła do mnie. Ona objęła moje nogi. Ona objęła moje nogi. I przyjrzała do materyczki. Przyjrzała do swojej matczynej piersi. Ona nachyliła się pocałować. I ona ukłoniła, ona nachyliła się, aby pocałować. Jej ciepła łza upadła na moje nogi. Jak mama brała mnie za nogi. Jak wcześniej moja mama mnie brała za moje nogi. Kiedy ja była bojna. Gdy ja byłam chora. Nie, jeden raz cilowała je. I jeden raz całowała je. I płakała nad mnie. I płakała nade mną. Nad że mnie nie chodzi. Że te nogi nie chodzą. Ja nie czułam. Ja nie czułam tego. Ja pierwszy poczułam. Ja właśnie najpierw odczułam. Jak ona pocałowała. Jak ona pocałowała. I ta ciepła łza popłynęła po moich nogach. Ona podniosła swoje ręce. Ona podniosła swoje ręce. Ościupała grudzi, moje ręce. Podotykała moje piersi, moich żeber. I mówi, dążko moja. I mówię, córko moja. Te nasze kości promimy. Twoje kości wszystkie są proste. One nie będą dusić ciebie. One już nie będą dusić ciebie. Każdy z tych chleb będziesz jeść. Powiedz, czy ty będziesz chleb jeść? Kuru budu. A ja powiem, będę. A ona mówi, jeść. Jedz. Bo ja też nie jadłam. Bo ja także nie jadłam. A czemu wy, mamoczko, nie jedli? A ja pytam się, a czemu wy, mamo, nie jedliście? Ja nie mogłam jeść. Ja nie mogłam jeść. Bo mnie kolana dusiły. Bo mnie kolana dusiły. A mama mówi. A mama odpowiada. Twoja boleść. Twoja boleść. Mnie wszystko dusiła. Mnie całą dusiła. Ja nie mogłam jeść. I dlatego ja nie mogłam jeść. Kurwa, mamoczko, się głodni. Ja mówię, mamo, od dzisiaj. Bóg oswobodził mnie. Bóg uwolnił i mnie. I was. I was. To i czas, jak ja wskoczyłem na nogi. I w ten czas, w tej chwili, gdy ja skoczyłam na moje nogi. To moja kurka rozłamała się. To moje łóżko, na które leżałam, ono się przełamało. To i czas, kiedy ja skoczyłam na nogi swoje. I gdy ja tak stałam na moich nogach. Moje kości łamały, trzeszczały. I w tym czasie, gdy mnie Bóg uzdrowił, to moje kości tak trzeszczały. Ja nie czułam. Ale ja tego nie czułam. Ja nie miałam strachu i dłoni. Ja nie miałam żadnego strachu, ani żadnego bólu. No te siostry, które były w domu. Ale te siostry, które były w moim domu. To oni skazali, że straszno było. Że było strasznie słychać, że było aż strach słyszeć to. Podnieśli ręki. I podnieśli ręce. Chodzili w uszy. Aby zatkać swoje uszy. Nie śpimy. Ale oni nie zdążyły zatkać swoje uszy. A moją wystąpioną Bogi, tyle słowa nie było. Że z taką szybkością mnie Bóg uzdrowił. Stała mama na nogi. Stała moja mama na nogi. Chodziła wziąć mnie na ruki. I chciała mnie wziąć na ręce. Kiedy wzięła rukoju za spinu mnie. I wzięła tak za plecy mnie. I znowu zaczęła krzyczeć. I znowu zaczęła krzyczeć. Mamoczko, czemu wy krzyczycie? A ja pytam się, mamo, a czemu wy znowu krzyczycie? A mama mówi, nie ma gorbana. Do tych czasów leżysz, tak wskazują. Może ktoś na ciemu mieści, to, że jest taka dusza. Może i na tym miejscu też jest podobnie taka dusza. Nie ma sobie, że dusza leczenia. Dla ciebie nie ma leczenia. To wierz się w Bogu żywemu. Ale ty uwierz w Bogu żywemu. Jezus za ciebie zapłacił cenę krwi. Bo Jezus za ciebie zapłacił cenę krwi. Więc chce uzdrowić ciało twoje. On chce uzdrowić twoje ciało. Więc chce zbawić duszę twoją. On chce zbawić duszę twoją. Dzisiaj nie na ciemu mieści, jest to. I dzisiaj jest na tym miejscu ten. Który mnie uzdrowił. Nie chcę wam zdrowie podarować. On chce i wam dać zdrowie. Nie zrobię się armii na chłopę. 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 Nie zrobię się armii na chłopę.